Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie na tę sesję. W istocie temat, który mi zadano, jest tematem wybitnie złożonym. Mam nadzieję, że widząc Państwo, ten temat nie przerazili się Państwo tego złożenia, bo tam jest co najmniej kilka elementów. Mowa o elementach katolicyzmu, mowa o tym, że one mogą stać się remedium na tąpnięcia cywilizacyjne. I w końcu dochodzi do tego jeszcze to, o czym przed chwilą Arkadiusz Robaczewski wspomniał, to znaczy ten wkład, możliwy wkład benedyktyński, tak? Jakaś benedyktyńska odnowa. Muszę oczywiście zdecydować się na jakąś proporcję tych trzech elementów w tym głosie. Więc postaram się, żeby coś o każdej z tych rzeczy oczywiście tam było, jednak oczywiście akcent pada przede wszystkim na właściwe rozumienie tego pierwszego elementu, bo tu być może także benedyktyni mogą nam pomóc. Określenie elementy katolicyzmu, o których mówimy w perspektywie celowej, że mogą się przydać do tego, żeby być lekarstwem, remedium na tąpnięcie cywilizacyjne. O czymś takim można mówić w dwojaki sposób. Ja będę mówił tylko w jeden z nich. W dwojaki sposób. Ponieważ przynajmniej od wieku XIX, od czasu, gdy zaczęto sobie zdawać sprawę z pewnych dysfunkcji tej nowej cywilizacji porewolucyjnej, a więc zasadniczo od schyłku wieku XIX, w którym już w tym pięknym świecie, Belle Époque, jednak zaczęło się to życie powoli składać w tę nudę, z której kiedyś wyjdzie rzeź I wojny światowej. Przepotężna, niewytłumaczona, niezwykła rzeź wewnątrzeuropejska. Otóż od tego czasu, od tych pierwszych przeczuć, pojawiali się w Europie myśliciele, bardzo często wychodzący z horyzontu laickiego, z horyzontu tej właśnie nowej kultury laickiej, którzy patrząc na całą nowoczesność, w której byli współtwórcami, mówili sobie, ach, brakuje nam tutaj czegoś spajającego, organizującego to wszystko. Za chwilę to wszystko się rozpadnie, rozsprzęgnie. Potrzebujemy jakiegoś uniwersalizmu. I bardzo często palcem wskazywali na Kościół katolicki. Sekwencja myślicieli, filozofów, wybitnych polityków, którzy powtarzali ten gest. To jest cały koniec XIX, początek XX wieku. Ciągle z różnych stron takie podejrzenia padają, że gdyby coś z Kościoła katolickiego wyjąć, jakieś elementy, to byłyby one pożyteczne dla cywilizacji. Pojawia się też cały szereg, jak powiedziałem, agnostyków, ludzi niewierzących, czasami po prostu też i prywatnie bezbożnych, którzy myśleli sobie, że dobrze by było dla cywilizacji, gdyby jednak Kościół jako instytucja, Kościół jako nośnik pewnych idei, Kościół jako nośnik pewnego zmysłu klasycznego był jakoś obecny w życiu kulturalnym, publicznym, obywatelskim. To jest właśnie ta perspektywa, przed którą Państwa chcę przestrzec, a nie do niej zachęcić. Ponieważ oczywiście jest coś bardzo często w tonie tych myślicieli szczerego, autentycznego. Oni nie tylko chcieli, większość z nich nie chciała po prostu wmanewrować Kościoła w coś, tylko zdawała sobie sprawę, że jest to jakaś instytucja tajemnicza, która ma w rękach w jakimś sensie dzieje świata. Nie podzielając wiary, która jest dobrem wspólnym tej instytucji, może jednak można użyć jej do czegoś. Tak? I w różne strony to może się następnie w myśleniu takiego kogoś wachnąć. Państwo pamiętają tę uroczą anegdotę, że młody Józef Bocheński poszedł do seminarium duchownego
tak naprawdę do księdza Rzychlińskiego i powiedział mu, że chciałby zostać księdzem, ale jest niewierzący. Jest niewierzący, ale chciałby zostać księdzem, bo chciałby służyć Kościołowi katolickiemu, ponieważ rozumie, że to jest jedyna międzynarodówka, która jest w stanie obronić ład cywilizacji. Coś takiego podobnego myślał trochę wcześniej Charles Maurras, przywódca narodowych monarchistów we Francji. Takie idee pojawiały się w myślach. W przypadku Boheńskiego, miejmy nadzieję, oznaczało to następnie jednak pod opieką ojca Woronieckiego nawrócenie, katolickie dojrzewanie, wrastanie w zakon, w życie katolickie i tak dalej. Niemniej nie wszyscy tą drogą i w ten sposób poszli. Bywa, że propozycja udziału elementów katolickich w obronie cywilizacji jest o wiele bardziej interesowna, o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, dla katolicyzmu bezowocna, ponieważ nie prowadzi do żadnego aktu wiary, do żadnego osobistego przeświadczenia, byśmy powiedzieli, przejęcia się Chrystusem i pragnieniem wiary, która prowadzi do życia wiecznego. Tak może być. Ale my oczywiście chcemy mówić o tej sprawie z innej perspektywy. Nas interesują nie tylko elementy katolicyzmu. Nas interesuje chrześcijaństwo katolickie, a katolickie w tym wypadku oznacza pełne, zupełne, nieumniejszone, nieumniejszane. Chrześcijaństwo katolickie, na które patrzymy właśnie w aspekcie tego, jak ono jest również owocne dla cywilizacji, jak ono również broni tej cywilizacji, w której tworzeniu się miało swój udział. Tę cywilizację nazywamy tradycyjnie Christianitas. Teraz ciągle słyszę, że już Christianitas nie ma, że ona się skończyła. I w tym sensie, że pewne konkretne formy cywilizacyjne Christianitas na naszych oczach się rozsypały, jest prawdą, natomiast no nie rozsypała się, bo nie może się rozsypać, chrześcijańska, w naturze chrześcijaństwa obecna, skłonność, tak powiedzmy delikatnie, do tego, żeby przenosić inspirację wiary do cywilizacji, do układu życia zbiorowego. To nie jest coś, co można z chrześcijaństwa wyciąć, co można chrześcijaństwo odłożyć na bok. To w jednym z najwcześniejszych pism chrześcijańskich w liście do Diogneta ta sprawa została już objaśniona. Chrześcijanie nie chcą budować zupełnie nowych miast i nie chcą zakładać zupełnie nowych ubrań na siebie i ubierają się tak jak inni, budują miasta tak jak inni, ale są duszą kultury, są duszą świata, wnoszą coś, czego ten świat sam z siebie wykrzesać nie jest w stanie. Więc ten rodzaj dumy chrześcijańskiej z tego, że ma się coś do powiedzenia naturze, światu, państwu, jest Ewangelii i chrześcijaństwu katolickiemu wrodzony. Nie można go po prostu odłożyć, tak jak czasami słyszymy dzisiaj, że po prostu skończyły się marzenia i tak dalej. Różne. Oczywiście kończyły się już dawno temu marzenia konstantyńskie, bardzo dawno temu skończyły się najróżniejsze marzenia polityczne czy kulturowe chrześcijaństwa, ale duch cywilizacyjny chrześcijaństwa pozostaje zawsze wszędzie tam, gdzie chrześcijan nie jest już dwóch albo trzech, ale pięciu, dziesięciu, stu i tak dalej. Gdzie zaczyna się życie społeczne chrześcijaństwa. Właściwie ono promieniuje od momentu, gdy powstają chrześcijańskie rodziny, gdy te rodziny szukają szkoły dla swoich dzieci, gdy próbują budować swoje obszary życia, w których dzieci i dorośli są w jakimś stopniu wolni od nieustannego negocjowania z proponowanym im grzechem. To jest z proponowanym im zgorszeniem, tak można powiedzieć. A więc sprawa pozostaje aktualna zawsze. Nie jest próbą wskrzeszenia ideałów przeszłości, powstrzymania na przykład katechonicznego, powstrzymywania jakiegoś rozpadu. Nie jesteśmy konserwatystami, w tym sensie chrześcijanie nie są konserwatystami, że po prostu chcą konserwować to, co zastali. Chrześcijanie nieustannie chcą
w swoim własnym życiu nawracając się, nawracać także kulturę, w której się znajdują i życie społeczne, w którym mają uczestnictwo. W tym sensie benedyktyni, czy w ogóle, ale benedyktyni są dla nas mnichami zachodu, tak? Ale w ogóle duch mniszy jest świetną nauką, ale bardzo konkretną nauką. Mnisi mówią swoim życiem i każdy, kto się znajdzie wewnątrz promieniowania tego życia, zobaczy to. Mnisi mówią, nas nie interesuje wydzielanie elementów katolicyzmu, które potrzebne są cywilizacji. My w jakimś sensie, niech Państwo to dobrze zrozumieją, jesteśmy bardziej zainteresowani konsekracją życia Chrystusowi niż budowaniem cywilizacji. Cywilizacja buduje się dlatego, że wspólnota mnisza żyje, jest szkołą służby pańskiej. W tym sensie styczność z tą formą życia, która jest formą życia konsekrowanego, formą życia mniejszego, jest dla każdego chrześcijanina lub może być dla każdego chrześcijanina, uważnego chrześcijanina, nie taka styczność zewnętrzna, ale w jakimś sensie przeżycie tego, czym żyją nasi bracia mnisi, bracia i siostry, siostry mniszki, to są jakieś rekolekcje z powściągliwości chrześcijańskiej, z przekonania, że najpierw trzeba być, a potem będzie w sposób naturalny z tego promieniowało pragnienie budowania instytucji, budowania różnych rzeczy, bo one są potrzebne życiu. Ale najpierw musi być to życie, dla którego owe instytucje są potrzebne. Tej lekcji, udzielili benedyktyni naszej cywilizacji dawno temu. Na samym początku, wtedy, gdy w Europie dopiero tworzącej się na ruinach antyku, który nie był już żadną strukturą, tylko zespołem pozostałości, tak, rozbitych przez nas, przez barbarzyńców, przez ludy nie śródziemnomorskie. A gdy ten nowy świat miał odkrywać swoje nowe kontury, swoje nowe podstawy, to przeszedł w jakimś sensie przez szkołę benedyktyńską. Mówiąc w wielkim uproszczeniu, benedyktyni, którzy byli wtedy nie tylko mnichami, ale z konieczności również wychowawcami, twórcami systemów szkolnych, pamiętajmy o Alcuinie, pierwszy europejski system szkolny, również doradcami władców, w jakimś sensie mistrzami polityki i tak dalej, i tak dalej. No, krótko mówiąc, byli mnichami, którzy brali na siebie bardzo wiele różnych zadań, pozostając równocześnie mnichami. To oni przepuścili w jakimś sensie kulturę europejską przez tę fazę jej konsekracji, która była niezbędna, tej chrzcielnej konsekracji, znaczy takiego kryterium. Nie chcemy, Alcuin i inni, i ci, którzy mieli tutaj głos decydujący, nie chcieli po prostu kontynuować wielkiej cywilizacji antyku. Broń Boże, ich to po głowie nie chodziło. Jeśli mówiono o nowych Atenach, to mówiono o Atenach Jezusa Chrystusa, a więc o innej zupełnie cywilizacji. W tym sensie chrześcijanie zdawali sobie sprawę z nowości, którą wnoszą do tego świata. Z tego, że to oni wniosą do tego świata życie, a nie tylko całą monotonię cyklu pogańskiego, natury i tak dalej. To było jasne dla nauczycieli tej kultury, która miała się z tego tygla, tak, gdzieś tam głównie karolińskiego, więc 8-9 wiek miała się wyłonić. To była faza konsekracji całego świata naturalnego. Naturalnego to znaczy również w analogii obszarów kultury, które potem stawały się kulturą chrześcijańską. To nie była prosta operacja. Ona nie polegała na tym, że wystarczyło nasączyć
starą kulturę jak największą ilością treści chrześcijańskich, że wystarczyło po prostu, żeby stare świątynie stawały się świątyniami Chrystusa, albo żeby stare myśli zaczynały stawać się teologią i tak dalej. To była o wiele bardziej skomplikowana operacja, o wiele bardziej subtelna operacja, na której nie było, jakby mi się wydaje, jednego planu napisanego raz od początku do końca, tylko była pewna sekwencja, w której kolejni nauczyciele, przewodnicy otwierali oczy na następny w tej sekwencji etap. Niech Państwo zwrócą uwagę, niech Państwo zobaczą, z czym chrześcijaństwo wtedy musiało się zetknąć jakby na trzech różnych odcinkach. Mówię o trzech różnych odcinkach, bo przypominam sobie w tej chwili, jak w Państwie Bożym Augustyn dyskutuje z wybitnym rzymskim intelektualistą Markiem Varronem i podejmuje jego myśl o tym, że szczytem tej cywilizacji, w której Varron, Rzymianin, uczony Rzymianin był reprezentantem, są jakby trzy teologie. Teologia bajeczna, mitikon, teologia naturalna, czyli to, co byśmy nazwali pewną wiedzą o świecie, tak, ale boską, czyli teologia naturalis, physikon, i teologia polityczna, tak, czyli civile, czyli nasączone poczuciem świętości życie wspólne, życie społeczne. To była cywilizacja pogańska w jej jakby charakterystyce dokonanej przez wybitnego intelektualistę. Wszystko w jakimś sensie było święte i wszystko w jakimś sensie było święte wyłącznie w sposób zmieszany, pogański. Tak jakby polityka, rzecz święta, dlatego, bo władca jest Bogiem albo reprezentantem świętego ładu. Więc cała polityka jest rzeczą świętą. Stąd teologia polityczna, cywile, stąd urzędy państwowe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, były de facto prawdziwymi świątyniami, w odróżnieniu od małych kapliczek, świątyń różnych oddedykowanych małym bóstwom, ale polityka była rzeczą świętą tego świata. To samo, jeśli chodzi o pewne wyobrażenie o bogach, mitikon, świat pewnego fantazjowania o sprawach boskich, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj łączący i sztukę, i literaturę, też właściwie święty, bo bohaterowie główni tych opowieści byli herosami albo bogami i to oni byli naprawdę tym, o których się mówiło. Ale mówiło się z przymrużeniem oka, jako jakichś dziwnych, troszkę dziwnych, troszkę śmiesznych, trochę jakby niemoralnych, prawda, bohaterach, co także filozofowie pogańscy od Sokratesa potrafili zauważyć. W końcu też teologia naturalna, czyli wiedza o naturze, którą Varron jako stoik, tak, wiedział, że jest przeniknięta boskim duchem, logosem. Prawda? Ostatecznie więc całe to pogaństwo, to zaczarowany świat, zaczarowany boskością, która jest wszechobecna i w jakimś sensie nieuchwytna i w jakimś sensie niezainteresowana dobrem człowieka, gdzieś natomiast zainteresowana podporządkowywaniem sobie człowieka, kierowaniem jego losami. I teraz dopiero wyobrażamy sobie, jak potężną pracę musiało wykonać chrześcijaństwo. Z jednej strony podłączając do tych trzech wielkich dziedzin kultury swoją własną teologię, zupełnie inną, a swoją teologię nadprzyrodzoności. A więc w ten sposób, że zamiast tych wielkich liturgii cesarskiej władzy, chrześcijaństwo, gdy tylko już mogło, włączyło swoją pokorną, skromną służbę Bożą gdzieś w środek ceremonii wewnątrz bazylik rzymskich. Tam już nie panowała polityka cesarska, tylko celebracja
tego, co się wydarzyło w Wieczerniku. Liturgia chrześcijańska wchodziła w miejsce polityki do urzędów, do dawnych urzędów cesarskich. A cesarz wycofywał się i w pewnym momencie również rezygnował ze swojej funkcji Pontifex Maximus, czyli tego, który jest najwyższym kapłanem, pontifexem. Nagle dokonywało się to rozejście. Polityka właśnie według tej ewangelicznej zasady przestawała być sprawą boską, stawała się sprawą cesarską. Ale żeby być tym, musiała ustąpić miejsca temu, co boskie. To, co boskie, zajmowało bazyliki rzymskie, zajmowały miejsce dotychczasowe urzędu cesarskiego. A w obszarze mitu chrześcijaństwo pozostawiło mit jako poczciwą opowieść, jako grę ludzkiej fantazji, jako ciekawy świat, ale tylko o tyle, o ile nie pozostało w niej aluzja, takie przekonanie, że mówimy w ten sposób o bogach, którzy istnieją. Prawda? Chrześcijaństwo postawiło mocne kryterium. Jesteśmy religią prawdziwą, mamy roszczenie prawdziwości. Nie chcemy mówić o bogach, którzy są prawdziwi, nieprawdziwi. Nie chcemy mówić, nie chcemy posługiwać się, naszą teologią nie jest opowieść, mit, którym jakby to powiedzieć, króluje relatywizm tego, że mówimy o Zeusie, ale nie wierzymy w Zeusa, czcimy Wenerę, ale właściwie nikt w nią nie wierzy. Prawda? Nie, opowieść może być albo poczciwą opowieścią, mitem, ale w centrum ludzkich opowieści znajduje się dobra nowina, Ewangelion, który jest relacją z faktów, który jest relacją z wydarzeń, który jest relacją z tego, co się stało, co oglądały nasze oczy, co dotykały nasze ręce, co jest czymś poza mitem, jest historią. I w końcu wiedza filozoficzna, nad którą chrześcijanie postawili naukę świętą, sacra doctrina. W jakimś sensie ten pierwszy etap konsekracyjny cywilizacji chrześcijańskiej polegał na wchłonięciu całej filozofii do wnętrza rozważań o Bogu, sacra doctrina. Ale właśnie. I teraz to, co tak nas fascynuje, zachwyca, to krok drugi, który nastąpił, który nazywamy renesansem chrześcijańskim XII-XIII wieku, który polegał na tym, że skoro było już jasne, gdzie jest świątynia, a gdzie urząd cesarski, skoro było już jasne, gdzie jest historia o Bogu, który stał się człowiekiem, i o świętych, którzy szli jego drogą, a gdzie jest tylko zabawna opowieść, fabuła, tak? Gdy już było jasne, gdzie jest nauka o naturze, a gdzie jest nauka o Bogu teologiczna, gdy doszło do tego rozdzielenia, ale również do rozkwitu tej nadprzyrodzoności, to chrześcijaństwo otworzyły się bramy. I z wnętrza tego konsekrowanego świata w jakimś sensie wyszły w świat dyscypliny, którym powiedziano: bądźcie sobą, bądźcie tym, kim jesteście, a nie zapomnijcie tego, czegoście się nauczyły w tym etapie tej konsekracji świata. I w tym miejscu, i to właśnie dokładnie XII-XIII wiek to czas, w którym zaczynają wychodzić na swoje i literatura, która zaczyna mówić już nie tylko o rzeczach świętych, i sztuka, muzyka, polifonia, niech Państwo sobie przypomną, ale także sztuki plastyczne, ale także uniwersytet, który nagle rozkwita wydziałami, zwłaszcza wydziałem filozoficznym, który już nie jest tylko i wyłącznie przejściowym przystosowaniem do teologii. Owszem, teologia cały czas dominuje, panuje, teologia jest królową, ale filozofia może rozwijać skrzydła, jest dyscypliną, która ma swoje własne prawa. To bardzo ciekawy proces. W XIII wieku widzimy go przez chwilę, można byłoby powiedzieć, jakby
zapowiedź wielkich i wspaniałych rzeczy. No. A trudno w obecnym wystąpieniu podsumowywać, dlaczego to piękne wyjście na świat w jakimś stopniu stało się też zapowiedzią katastrofy. Na pewno nie w samym wyjściu na świat był ten błąd, choć gdy patrzymy na ówczesną architekturę gotycką, to każdy widzi, jakie to jest ryzyko, że rzeczy, które wcześniej budowano nisko i obronnie, stały się nagle potężnymi halami, które angażowały niesamowicie wiedzę geometryczną, siły, równowagi i tak dalej. Cała kultura tamtego czasu była kulturą wielkiego ryzyka, zbudowania nowej równowagi, nowych sił, które mogły pozostać tak strzeliste jak gotyk, ale i to jest dobre pytanie, dlaczego bardzo szybko stał się tam wewnątrz tego pięknego świata kryzys. To jest historia. Próbowałem to opisać na przykładzie bardzo wycinkowym, ale wydaje mi się dobrym, jeśli ktoś z Państwa chce kiedyś przeczytać tekst o tym, jak wygląda duchowy świat motetu, takiej formy muzycznej, która w XIII wieku przeżywa swój rozkwit. Motet, polifoniczna muzyka, w której mamy równolegle kilka głosów i bardzo często ten najniższy zawiera nieczytelny już dla nikogo, ale powtarzany motyw sakralny, motyw gregoriański, motyw chorałowy, ale już nikt go nie słyszy, poza tym, że jest swoistym podkładem i burczeniem, prawda? Jakichś słów, które nie mają już wielkiego sensu, bo są wyrwane z kontekstu, tylko ktoś musi wiedzieć, co one znaczą. Natomiast kolejne warstwy nabudowywane, te piękne motety, których słuchamy, one mają jakby niesłyszalne, bo każda z tych warstw śpiewa swoją muzykę, swoją melodię. I gdzieś tam u szczytu to, co zwykle mimo wszystko słyszymy najmocniej, bardzo rzadko już jest święte czy sakralne. Bardzo często jest już zwyczajnie fragmentem takiej żakowskiej przyśpiewki. Ten tekst jest tak czasami banalny, jak niektóre teksty przetłumaczone z angielskiego naszych dzisiejszych piosenkarzy. Po prostu opiewają to, że ktoś właśnie wstąpił do gospody, napił się wina i bardzo się cieszy. Otóż te utwory rozbrzmiewały w Notre Dame, w katedrze Notre Dame. Czasami w czasie mszy świętej. Nie chcę tego wspominać dlatego, żeby teraz się gorszyć i mówić, och, jakie to zgorszenie, że śpiewano takie rzeczy w czasie mszy świętej, tylko chcę zwrócić uwagę, bo to jest, tylko to mnie interesuje w tym przykładzie, że cała kultura tamtego czasu, zwłaszcza w XIV już wieku, polegała na swoistym zagłuszaniu się różnych nakładaniu się i zagłuszaniu różnych przestrzeni, które już miały coraz mniej ze sobą wspólnego. Niech Państwo sobie przypomną, do czego ostatecznie doprowadził w pewnym momencie napięcie między teologami paryskimi a filozofami paryskimi, filozofami tak zwanymi averroistami. Averroistami, którzy nie są tam averroistami, ale którzy w całości chcą czytać Arystotelesa jako ostateczną prawdę, jako prawdę pełną. Teologowie obok nie chcą się na to zgodzić. Jakby znowu jeden głos próbuje zagłuszyć drugi, jest w dysonansie. To samo dzieje się w płaszczyźnie odkrycia prawa. Mało kto z nas, przynajmniej ja, przepraszam, z pokorą powiem, że nie zdawałem sobie do niedawna sprawy, jak te wszystkie procesy są prawie równoczesne. Na przykład proces odkrywania na nowo prawa, już nie prawa kościelnego, nie kanonicznego, tylko prawa jako naturalnej instytucji. Prawda? To oczywiście odbywa się w szatach prawa rzymskiego. To jest od XII wieku, jeśli nie wcześniej lekko, ale w XII wieku ponownie królowie chcą mieć prawo świeckie, chcą mieć świecką instytucję władzy. Oddzielają sakrę królewską od momentu, w którym władzę rozpoczynają. To jest znowu element tego procesu, który jest naturalny chrześcijaństwu, żeby, jakby to powiedzieć, kultura w swojej naturalnej formie niejako dojrzewała do swojego własnego życia. Ale znowu generuje to, niestety taka jest nasza ludzka
takie jest nasze ludzkie doświadczenie, generuje to dziwny moment radykalizacji, tak? Takiej w konkurencji między instytucją władzy świeckiej i władzy kościelnej. Te wszystkie procesy od różnych stron każdy z nas zna i o nich słyszał, bo one są opisem trochę też i konwulsji późnego średniowiecza, tego, że kończy się to ostatecznie tym, że uniwersytet próbuje pozbyć się filozofii, bo jest ona niewygodna, że dokonuje się z kolei właśnie triumf władzy świeckiej nad duchowną, czasowy, że w tym wszystkim niestety, co prawdopodobnie jest też podobieństwem do naszych czasów, odbywa się niewiarygodna kompromitacja najwyższych autorytetów. Przypomnijmy sobie dezorientację związaną z kryzysem papiestwa tamtego czasu. Przyzwoici katolicy w tamtego czasu nie wiedzą, gdzie jest papież, kto jest papieżem. Nasze czasy aż tak mocno nie chorują, ale dezorientacja w tej przestrzeni autorytetu kościelnego jest widoczna. Dezorientacja związana z kryzysem także różnych nadużyć, różnych moralnych upadków. Prawda? Otóż to wszystko nakłada się na niestety na czas, w którym cywilizacja Christianitas miała szansę rozkwitnąć, a nie rozkwitła, tylko stała się dwiema różnymi cywilizacjami de facto, spiętymi jedynie przez jakiś czas siłą instytucji, które chciały utrzymać jedność uniwersalną, czyli cesarstwa i papiestwa, ale wewnątrz ten świat był już podzielony. Nasz świat dzisiejszy, po kilku wiekach tego laboratorium, dojrzewania tych procesów, jest jeszcze bardziej podzielony, ponieważ dyscypliny, które ja wymieniałem jako te, które miały szansę rozkwitnąć, one w konflikcie z tym, co święte, w konflikcie z tym, co chrześcijańskie, a jakby to powiedzieć, znalazły sobie swoje własne idole, swoje własne bóstwa. Nie mogę tego w tym momencie rozwijać, ale chcę tylko zasygnalizować, że mamy do czynienia nie tyle, jak czasami niektórzy mówią, jakby z nawrotem pogaństwa, z poganieniem kultury i tak dalej, tylko z tym, że w każda z dziedzin, sztuka, polityka, oczywiście nauki, każda z tych dziedzin zdążyła zbudować swoje własne uniwersum i wewnątrz tego uniwersum swojego własnego idola lub nawet cały szereg idoli. Prawda? Polityka nasza ma przecież w różnych swoich wersjach partyjnych idole w postaci praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, wolności, przedsiębiorczości i tak dalej. Ale proszę zobaczyć, żaden z tych idoli nie przypomina już bogów pogańskich sprzed odczarowania świata. Nigdy już do tego nie wrócimy. Chrześcijaństwo ze światem zaczarowanym spotyka się jeszcze gdzieś na terenach misyjnych, spotyka się w przestrzeniach, w których spotyka się z tak zwanymi kulturami tradycyjnymi, ale w naszym świecie zachodnim nigdy już się z nimi nie spotka. Spotyka się natomiast z siłaczami, którzy nie są bogami ze świątyń pogańskich, tylko są siłaczami naszej świeckiej kultury, idolami naszych marzeń, fascynacji, pragnień. To są na ogół, mówiąc językiem Chestertona, oszalałe chrześcijańskie cnoty, czyli fragmenty chrześcijańskiego orędzia, wyrwane z niego, czasami w dramatycznych okolicznościach, upominania się o to dobro, no, sprawiedliwość na przykład, prawda? I przeciwstawianie tego idola, tej zabsolutyzowanej wartości, przeciwstawianie całemu uniwersum chrześcijańskiej kultury. To na tym polega nasz problem. Problem, który nazywamy postchrześcijaństwem, polega na tym, nie na jakiejś jednej
epoce zanegowania chrześcijaństwa, która zresztą ze względu na nazwę czasami sobie wyobrażamy, że to jest to, co przychodzi po chrześcijaństwie. Tak naprawdę jest to parachrześcijaństwo. Są to liczne różne parachrześcijaństwa. Są to rdze chrześcijaństwa. To znaczy coś, co na marginesie chrześcijaństwa wytwarza się i je niszczy do tego stopnia, że w jakimś sensie całe obszary chrześcijaństwa są zardzewiałe, są przeniknięte tą rdzą. Ale podkreślmy to, nie jedna to jest siła, nie jeden to jest ośrodek. Właśnie wręcz przeciwnie, są to w tej chwili liczne formy tego przetworzenia, tej utylizacji chrześcijaństwa. Wydobyte fragmenty chrześcijaństwa przeciwstawione sobie i przeciwstawione chrześcijaństwu katolickiemu. Tu dochodzimy do początku, do tego, co mówiłem na samym początku. Mamy dzisiaj do czynienia w kulturze, powinniśmy sobie przetrzeć oczy, czasami kupić okulary i spojrzeć dokładnie w tę kulturę i powiedzieć, mamy przed sobą to, co nas tak słusznie denerwuje, a przede wszystkim, co uważamy za zagrożenie, to są właśnie owe elementy katolicyzmu. Tyle tylko, że w tej wersji, o której mówiłem na początku, elementy katolicyzmu, to znaczy fragmenty katolicyzmu, które zostały z niego wydobyte, zabsolutyzowane i katolicyzmowi jako całości, jako chrześcijaństwu katolickiemu przeciwstawione. Dopiero wtedy zrozumiemy całą zaciętość rzeczników tych stanowisk. Dopiero wtedy zrozumiemy także sumienie wielu z działaczy tych różnych ruchów. Dopiero wtedy zrozumiemy ich gorliwość i przekonanie o sile zbawienia, które znajduje się wewnątrz tych ideologii, które proponują. Ponieważ to są wszystko elementy, jakby to powiedzieć, wzięte z tego domu, w którym mieszkamy. Tyle tylko, że stały się, że przeszły istotną wewnętrzną ewolucję, ale coś w nich jest z tego, co dobrze znamy, co dobrze wiemy. Dlatego wydaje się, że pierwszy krok to oczywiście, jeśli chodzi o analizę, to zrozumienie tej genezy i zrozumienie tego, skąd w związku z tym płyną nie tylko geneza, w sensie genealogii idei, ale także geneza siły, która w niektórych z tych idei się znajduje i z którą mamy do czynienia. W wieku XIX, w momencie, w którym ten proces był już dosyć mocno widoczny w płaszczyźnie społecznej, ludzie odpowiedzialni za Kościół w różny sposób, jasno to tłumacząc, w różnym stopniu jasności, zdawali sobie sprawę, że chodzi o idee, które dlatego często Kościołowi zostały, czy chrześcijaństwu katolickiemu ukradzione, ponieważ też i bardzo często w jakimś sensie były schowane, prawda? Nie były dostatecznie eksploatowane. W związku z tym myślano dosyć długo, to jest koncepcja stojąca u podstaw całej konstrukcji chrześcijańskiej demokracji, całego wyobrażenia o próbie dialogu z tą kulturą, że wystarczy jedynie w jakimś sensie uświadomić, tak, chrześcijan o tym, że chodzi o idee bliskie chrześcijaństwu, a drugiej stronie tłumaczyć, że chrześcijaństwo nie jest przeciw tym ideom. Ale to jesteśmy już po tych wszystkich dialogach i próbach i wiemy bardzo dobrze, że nie jest to takie proste, że idee po drugiej stronie owego dialogu nie są po prostu rzeczami, które nie zmieniły się od czasu, w którym je wydobyto ze źródła chrześcijańskiego. One się istotnie zmieniły, one ewoluowały, one są już inaczej definiowane, inaczej mówi się o wolności, inaczej mówi się o sprawiedliwości, inaczej mówi się o człowieczeństwie, inaczej mówi się o... To jest już jakby po rozwodzie, to są rozważania po rozwodzie. A więc już bardzo daleko od tego pierwszego momentu, w którym rewolucjoniści, liberałowie i socjaliści pierwszych pokoleń po prostu powtarzali chrześcijańskie zasady, tylko
tylko w buntowniczym jakimś sensie, czasami z różnymi ambicjami dodatkowymi. Jesteśmy w innym momencie. Ten moment wymaga rozważenia osobnego, ale trochę to tutaj robimy na tej sesji. Zapewne rzecz wymaga solidniejszego jeszcze potraktowania, analizowania już nie w płaszczyźnie wyłącznie negatywnej, ale także nie w płaszczyźnie takiego jakby też poczciwego przekonania, że wszystko da się naprawić, prawda, że wystarczy tylko usiąść do stołu i wszystko się wytłumaczy. To nie jest tak łatwo, wiemy właśnie nie tylko z terapii rodzinnej, ale także z tej terapii społecznej, która tutaj jest niezbędna. Na końcu więc pytanie, co jeśli benedyktyni kiedyś nam pomogli, jeśli to benedyktyni przepuścili tę kulturę kiedyś przez swoje światło, światło swoich domów, w sumie nielicznych domów, które nie były stworzone dlatego, żeby zbudować cywilizację, ale ostatecznie stały się domami tej cywilizacji, to czy dzisiaj mogą coś, czy dzisiaj coś z tego może być? Prawda? To jest dobre pytanie. Pytanie do benedyktynów, którzy zapewne szybko skończyliby rozmowę na ten temat, bo oni zamknęli się w tych domach dla powołania, które wcale ich nie zachęca, żeby uczestniczyli w naszych ciągłych dywagacjach, sporach, sesjach i tak dalej. Raczej tego unikają. Natomiast jest prawdą, że w tym czasie, w którym myślano intensywnie o rekonstrukcji chrześcijańskiej cywilizacji, to pewne myśli benedyktyńskie, myślę tutaj o Dom Gerangerze, o dziele Solem, o całym późniejszym rozważaniu dotyczącym odnowy, czy też jakby odnowy społecznej pobożności, tak? czyli uspołecznienia pobożności chrześcijańskiej, czyli tak naprawdę utworzenia z liturgii pewnego wzoru pobożności chrześcijańskiej, to we wszystkich tych etapach końca XIX, początku XX wieku, aż do Soboru Watykańskiego II właściwie, ten głos benedyktyński był cichy, spokojny, mniejszy, ale rzeczywiście wpływowy. To był głos na rzecz odkrycia społeczności Kościoła, głos na rzecz odkrycia prymatu liturgii, dlatego żeby ona stawała się wewnętrzną szkołą także dla życia społecznego, dla ducha społecznego chrześcijan. Odkrycie nadprzyrodzoności, która przewija się ze zwykłą pracą ręczną, ze zwykłą pracą społeczności, ten ideał modlitwy i pracy, tak ostatecznie streszczony. To wszystko były rzeczy, które mocno oddziaływały. Koncepcja edukacji społecznej, nowoczesnej edukacji społecznej sięgała do reguły świętego Benedykta. Nie tylko jako do tekstu, ale przede wszystkim jako do życia wspólnot. To w wieku XX było momentem ważnym, bo zdano sobie sprawę, jak z jednej strony chrześcijanie chorują na indywidualizm, jak zostały rozbite wspólnoty chrześcijańskie, a w jakimś sensie gdzieś obok budują się potężne ruchy społeczne. Wtedy to były wielkie ideologie, partie, tak, wiążące ludzi w wielkie zespoły, dające potężne emocje. Więc w jakimś sensie tym lustrem, w którym się przeglądano, były te nowe dynamiki społeczne, prawda? Próbowano albo to naśladować i wydaje się, że to była ta uliczka ślepa odnowy, umasowienie, ale w sensie takiego tworzenia jakichś nowych rytuałów, nowej masowości, nowego przekazu dynamicznego i tak dalej. Ale gdzieś obok istniała też oczywiście próba zastosowania małych wspólnot, ale właśnie też w różnych reżyseriach. Jedną z nich jest reżyseria benedyktyńska, mało w późniejszych dziesięcioleciach eksploatowana i poważnie traktowana. Być może przyszedł na to czas, żeby na to spojrzeć. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, droga nie polega na tym, że można sobie wytworzyć cywilizację benedyktyńską. Tak jak Rod Dreher w opcji Benedykta
zaproponował i wielu ludzi zareagowało na to z entuzjazmem, wyobrażając sobie, że można żyć duchem Benedykta, po prostu myśląc, że się żyje duchem Benedykta, prawda? To nie jest takie proste. Muszą żyć w naszej cywilizacji ludzie, którzy naprawdę, których Bóg powołuje do tego, żeby szli za Nim, nie dlatego, żeby tworzyć cywilizację. Muszą więc zwyczajnie powstawać pełne życia, klasztory benedyktyńskie, muszą istnieć wspólnoty mnisze, aby gdzieś wokół nich istniało promieniowanie także dla tego świeckiego życia, które jest bardzo mnichom bliskie, bo mnisi nie są osobnym sakramentem, zawsze to powtarzam. Żyją tym samym chrztem, którym żyjemy my, tylko żyją tak, żeby cały czas sobie i innym przypominać, że naszym powołaniem nie jest mieszkanie na tym świecie. Ale przy okazji pokazują, jak pięknie i społecznie można żyć na tym świecie jako chrześcijanin. Dziękuję bardzo.